Fosibot F1200 ma bardzo dobry stosunek ceny do mocy i pojemności, dlatego będę chciał go dokładnie przetestować. Rzadko tak dokładnie testuję urządzenia, ale w tym przypadku myślę, że powinienem to zrobić, żebyście zobaczyli, czy warto go kupić. A niech nadaje morsem pomoc. Ile pojemności mieści, jaką maksymalną moc może dać zarówno AC, ile energii uzyskamy z prądu DC, jakie są maksymalne moce, ładowanie z fotowoltaiki, jednoczesna praca na fotowoltaice i oddawanie energii, UPS przy komputerze, jakość prądu, czy ten sinus jest odpowiedni, ładowanie samochodu, o ładowanie samochodu, czy możemy auto elektryczne naładować, bo też ma znaczenie, waga 10 kg, jakaś ciężka praca polowa. Przetestuję go dokładnie dla Was. Mamy takie fajne, małe urządzenie Fosibot F1200. Małe, w związku z tym jestem w stanie go wielokroć naładować, ładować, sprawdzić jego parametry. A parametry są imponujące. Imponujące, ponieważ napisali mi tutaj, że 1200 W pracy ciągłej jest w stanie dostarczyć. Pobiera z gniazdka 1000 W. On ma regulowany pobór energii. Możemy regulować od 1000 W do 200. Ale to jest tak niestety, że jeżeli działa jako UPS, to energia przez niego przechodzi. Więc tak, pierwsza rzecz, podłączy do niego tą oto farerkę 1000 z haczkiem. Zobaczymy, ile energii z niego wyssam. Tu mam przygotowane 0,0 kWh, a producent napisał, że jego pojemność to jest 1024 Wh. Oczywiście zamiana prądu z akumulatorów na AC trochę kosztuje i też przy ładowaniu trochę energii stracimy, no ale to też to warto zobaczyć, ile tam dostaniemy energii prądu przemiennego z niego, jak długo będzie w stanie wysysać się tą pełną mocą 1000 W. Potem ewentualnie podłączę go na noc do żarówki 60-watowej. Wtedy zobaczymy, jak ile energii powoli, powolutku odda nam w ciągu 15 godzin. Ale też spróbuję wyciągnąć energię przez te gniazdka USB typu C, typu A. Nie będę zapalniczkowego chyba ruszał, zobaczę zresztą, ale to jakby najmniejszy problem w tym wszystkim jest. Teraz chciałbym zobaczyć, aha, jeszcze jako UPS, no bo on jest UPS-em, podobno ma 10 milisekund czas przełączania się na zasilanie awaryjne. Podłączę go do komputera i sprawdzimy, bo jeżeli jakby był dobrym UPS-em, to pomyślcie sobie, że możecie go mieć tani UPS w domu, a czasami brać go na wycieczkę, bo jest lekki i wygodny w braniu. Jego waga to jest tylko 11,5 kg. Tylko. Dobra, zaczynamy testy, bo szkoda czasu. Włączyłem farerkę. Zobaczcie, tak, czy ta regulacja nie ma znaczenia. Ile tu bym nie ustawił, to ja, przez niego przechodzi pełna energia. 1080 W. Tu już mi kilowatogodziny idą. Jeszcze tu ustawię moc. 1069 W. I robimy mu zanik zasilania. Wyłączyłem, a jeszcze żebyście nie mówili, dla pewności odłączę i zobaczymy, tak, po pierwsze, czy jest w stanie tą energię 1000 W pracy ciągłej przez godzinę, a dokładnie on mi mówi, że 51 minut, tyle czasu jest w stanie tą energię wypompowywać. Tu jest zegarek, tu jest stoper, także będziecie widzieli, ile czasu i teraz jaka moc, ale też ile kilowatogodzin energii wypompował. Pierwszy test, zaczynamy. Test się skończył, dochodzi do siebie urządzenie. Nie jest gorące, ale wentylator mu mocno pracuje. I zobaczmy, jak 0,882 kWh, 51 minut 7 sekund. Jaką mocą szło? Maksymalna 1077. A minimalna 1016. Prawie 0,9 kWh udało się wyciągnąć z tego urządzenia przy pełnym jego obciążeniu.
jak się uspokoi i skończy się grzać, chłodzić, to postaram się go naładować szybko pełną mocą. Zobaczymy, ile energii do niego wejdzie. Zero energii. Włączę maksymalne ładowanie. Tutaj zobaczcie, proszę, mamy moc, ale o, początek, czas ruszył, 0 kWh i będzie ładowany z maksymalną mocą, powinien być około 1000 watów. Ja, myślę, że wentylator dużo energii nie pobierze. 1001 watów i 67 minut czas do pełnego naładowania. 1046 W mam na tym przyrządzie. Zobaczymy, ile kilowatogodzin energii wejdzie, żeby naładować do pełna ten magazynek energii. Koniec ładowania. Nie wchodzi więcej. 1000,099 kWh. Teraz podłączę tą żarówkę, ona jest 60 W i będę próbował tą energię powoli przez 15 godzin wyciągnąć z tego urządzenia. Zobaczymy, na jak długo starczy. 12 godzin energii starczy, 62 W są brane, wyłączone. 62 W też pokazuje nam ten miernik i 21 sekund. A już było. I 0 kWh. Jeszcze ta żarówka nie zdążyła zużyć energii. Licznik przeszedł troszkę. Zostawiamy. Mamy no 12 godzin. 12 godzin czasu na powolne rozładowanie się tą 62-watową żarówką, ale też cały czas będzie przetwornik chodził w tym urządzeniu. Wentylator być może będzie cały czas chodził, więc to urządzenie będzie zużywało też energię na własną pracę. Gdybyśmy nie obciążali go teraz energią, to by się wyłączyło, by poszło w stan wyłączenia. Ale właśnie ta żarówka pobiera 60 W i nie pozwala się też systemowi wyłączyć. I to jest ten takie podwójne pobieranie energii. Ale taki test, który warto zobaczyć, ponieważ chcemy wiedzieć, lodówka, takie rzeczy mniej energożerne, ile czasu będą w stanie funkcjonować na tym magazynie energii. 12 godzin 28 minut 0764 kWh. Tyle energii udało się wydobyć. Się w ogóle uruchomi? Tak, uruchomił się na chwilę. Zobaczcie, same zera. Dobra. Ładowanie fotowoltaiką. Panele Fosibot 200 W piku. I tu mamy Fosibota. Podłączę. Zapipszczało. Damy go do cienia. Zero W ładowania. Jest. Poszło. 50, 70, stabilizowało się na 100 W. Jest godzina 10:25. Taka pogoda, lekko zachmurzone niebo, ale jest ok. Zostawimy na parę godzin, niech się ładuje. Samo południe, 12:00, widać po cieniach na moim budynku, bo on jest skierowany dokładnie na południe. Zobaczymy, ile się naładowało energii elektrycznej. Pamiętacie, że był wyładowany do zera. To szkoda, że nic nie widać. Dobra, musimy poczekać chwilkę, aż to zniknie. Jest. 15%, jeszcze 8 godzin ładowania, 105 W. W tym momencie idzie energii z tego panela 200-watowego w piku. No on jest nie pod optymalnym kątem, po pierwsze, po drugie nagrzał się, bo jest upał. Ale nie będziemy się bawić
w takie proste rzeczy, podłączymy żarówkę 60-watową, będziemy jednocześnie ładować to urządzenie fotowoltaiką i jednocześnie będziemy zabierać mu prąd. Ja go tak trzymam, tu jest schowanego w cieniu. Tu mamy moc. O. Żarówka świeci. 62 waty pobieram energii. I 96 watów wchodzi. 61 wychodzi. I mamy 15% naładowania. Czas do 62 godzin się wydłużył naładowanie do pełna. No bo ta różnica jest tylko 38 W na plus. Jednocześnie możemy, jak widać, i ładować z fotowoltaiki i pobierać z niego energię, nawet z tą AC, czyli prąd przemienny. Zostawmy to, niech sobie tak hula. Śmiesznie to wygląda, ale co zrobić? Może do miniaturki takie ujęcie zrobię nawet. Godzina 14.15, już mi zaczyna cień tutaj gonić te panele. Musiałbym na potrzeby eksperymentu to przestawiać wszystko, ale to też nie o to chodzi, bo wiadomo, że jak coś działa, to będzie dalej działało. 130,136 kWh, tyle zużyła mi żarówka. 62 W bierze, a my mamy informację, że 110 W daje nam fotowoltaika, 61 W pobiera, 20% naładowania jest w tym momencie tego magazynu energii, 33 godziny. Ja w tym momencie wyłączę pobór żarówki i przy tej energii słońca potrzebujemy 9 godzin, żeby naładować ten magazyn energii do pełna. Oczywiście, gdybym ustawił go lepiej, teraz jest trochę już taki przestawiony pod lepszym kątem optymalnie, to by nam się szybciej to ładowało. Zobaczę, ile mi się uda wziąć przez USB typu C. To jest 100-watowe. Podłączymy 4 waty. Ustawiłem 4 waty. 10 W. Wolty mamy 5 V. Idziemy dalej. A tu zaczyna wariować. Widzicie? Nie dogaduje się, jeżeli chodzi o ten mój sprzęt. Nie dogaduje się, jeżeli chodzi o możliwość pobierania energii w innym standardzie. Skorzystałem z PD-Digger, protokół szybkiego ładowania, nastawiony jest na 20 V z USB typu C, tylko mamy tylko 12 V, aha, bo jest podłączone do tego wyjścia 20-watowego. Podepnę go do wyjścia właściwego dla nas. O, jest 20 V. To jest uruchomione. Zwiększmy to do 60. Jest 60 W. Zwiększamy do 80. 84 W. Tutaj nam pokazuje też, ile energii zostało z tego pobrane już. No i idziemy na 100. Twierdzi, że 106 daje. Idzie nam według tego przyrządu 100. 5 amper. Może zmniejszę na 5 amper, żeby było. O. Teraz mamy równo 5 amper. 96 W. Ilość energii jest pobierana. 102 W daje to urządzenie przez USB typu C. USB typu C, które mówi, że jest w standardzie umożliwiającym 100 W, czyli dającym dokładnie 20 V, bo to voltami jest skakane i możemy to wymusić dzięki temu urządzeniu. A takie urządzenie możemy kupić na AliExpress? Nie wszędzie, nie tak naprawdę.
A już nie będziemy go reklamować. Przewody są dość cienkie, ale powinny wytrzymać przez ten okres czasu do 10 godzin. 10 godzin będziemy to brali? No będziemy. Aczkolwiek jest upał straszny dzisiaj. Niestety nie jestem w stanie stwierdzić, ile godzin to pracowało. Mamy zero energii. Cała energia wyszła przez USB typu C. Pobierałem 5 amper i 20 V napięcie było. I tutaj zobaczcie, 946,487 watogodziny. 946 watogodzin. Tyle energii dostało to urządzenie. To urządzenie było zasilane cały czas 12 voltami z tego urządzenia. To jest też Fossibot, tylko mniejszy model. No ale my oczywiście testujemy cały czas tego Fossibota. 1200, F1200. I teraz znowu go naładuję z 230 V, ale zmniejszę mu prąd. Czyli ładowałem go, pamiętacie, mocą 1000. Teraz mu ustawię 400 W. Byłoby fajnie, gdybym go mógł naładować prądem stałym, bo rozładowałem go teraz prądem stałym, mam te dane, a gdybym go naładował prądem stałym, też bym wiedział, ile energii do niego weszło. Niestety nie mam pomysłu, jak to zrobić, ale i tak większość z Was będzie ładowała go poprzez AC. W związku z tym to sobie naładuję go ponownie poprzez licznik prądu, miernik prądu, prądem przemiennym 230 V. Znowu się włączył day. No mają tą tendencję, że bardzo mocno szumi. Ten duży, bo ten mały jest w ogóle bez wentylatora nawet. Co zrobić na takie życie? Naładowane w 100%. 1,187 kWh weszło. W teorii w 4 godziny 30 minut, ale w teorii, ponieważ cały czas to urządzenie nam pobiera energię, mimo że jest naładowane. Zobaczymy, robimy inaczej. Ja Wam teraz to zresetuję i zobaczymy, ile energii to urządzenie pobiera w stanie takim ładowania, takim podłączenia do prądu. Spróbuję to wyłączyć jeszcze, może się uda. Widzicie? Nawet się tego nie da wyłączyć. To jak jest wpięte do prądu, jak wyłączę z prądu, o, to teraz mogę to wyłączyć. No wiadomo, że teraz nie pobiera wcale energii, no bo jest wyłączany z prądu. Ale jak tylko przełączę prąd, to ono się samo uruchomi. O. To samo się dzieje, jeżeli podłączę go do fotowoltaiki, do paneli. Na początku bierze aż 75 W, ale to jest taka rozgrzewka. On sprawdza swoje układy. Teraz nam ten pobór moc prądu bardzo spadł do 3 W. 1,5 W miałem wcześniej, ale zobaczymy. No włączyłem, mamy teraz 3 W, a tu nawet pokazuje 0,0, ale ten licznik prądu nas nie myli, nie kłamie. I zobaczymy, ile kilowatogodzin energii pobierze w dłuższym czasie. 1,8 W, 2 godziny 22 minuty i wziął 0,04 kilowatogodziny. Tyle energii bierze nam podłączony do sieci Fossibot F 1200, ale pora teraz, żeby go wziąć na prawdziwą pracę. Potrzebny jest mi do pracy w ogrodzie. ...10,5 kg nie jest problem i to nie jest ustawka. Mam taką pracę, muszę tutaj tę choinkę do końca już przemielić. Tam przemieliłem sporo jej i potrzebuję prąd, więc stwierdziłem, że jak już mam testować, to skorzystam z tej energii swojej.
jaką mocą pracujemy. Tutaj. Wstawię wam na moc. Niestety przy grubszych gałęziach przeciąża mi się tutaj system. Zużyłem tylko 8% energii, ale muszę podłączyć go do 230 V, żeby dokończyć tą pracę, no bo nie daję rady przy tych dużych obciążeniach. Skończyłem pracę, albo myślałem sobie, że sprawdzę, z jaką maksymalną mocą to urządzenie działa, żeby zobaczyć, przy jakiej mocy nie daje rady power bank, ten, który używam. No i mam odpowiedź. Wyłączmy. ...1721 W. Taka maksymalna moc tej rąbarki, mini rąbarki do drewna jest potrzebna. W związku z tym, no nie dziwota, że to urządzenie czasami nie dawało rady. 1100 czy 1200, 1100 watów mocy. To jest dużo, ale nie aż tak dużo, żeby dać radę tutaj to drewno obrobić. Test związany z UPS-em. To urządzenie jako UPS ma nam działać. Teraz idzie przez niego napięcie bezpośrednio z sieci. 70 W pobiera komputer. Mam otwartą jakąś stronę internetową. I 170 W jest brane z sieci, ponieważ ładuje się akumulator. Tak wygląda przebieg prądu przemiennego. Takie są skoki, ponieważ jest to podpięte w taki sposób dość prymitywny, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, jak wygląda sinusoida. I teraz odłączę go od zasilania i zobaczymy, czy komputer ulegnie zresetowaniu. Nie wiem, tak będzie lepiej widać. Zobaczcie, przewód wyjąłem, 0 W zasilanie i 74 W bierze komputer. No i 50 Hz, 200 V. Ciekawe. Nie, no 229 V jest. Coś tutaj. No jest dobrze, 220. To jest dobra amplituda ustawiona na 200 V. Ładny sinus. Wszystko działa. I jak widzicie, zasilanie jest. Komputer się nie rozłączył. Możemy spróbować w drugą stronę, czyli włączę zasilanie, czyli jest powrót prądu. Obraz, monitor zareagował chwilowo, obraz gas, ale to było takie chwilowe. Mamy znowu prąd, idzie 177 W, 71 W jest brane z tego. Spróbujmy dociążyć komputer. Ja uruchomię jakąś grę na komputerze. Zobaczymy, jak się zachowa w tym momencie urządzenie. A, wyłączę prąd. Dobra, wyłączyłem zasilanie. Działa jako UPS, jako zasilanie awaryjne. Mamy znaczek, widzimy, że prąd nie płynie. Uruchomiła się gra World of Tanks. 500 W bierze energii. Zero z sieci, 500 W. Sinusoida ładna. Gra działa. Być może działa. Dobra. Czyli działa. Chodzi wentylator, ale jest dzisiaj 33 stopnie ciepła na zewnątrz, więc jest przegrzane wszystko, ogólnie jest gorąco, bardzo gorąco. Taki upalny koniec sierpnia, bo środek sierpnia dokładnie.
Pora sprawdzić szybkości protokołów. Pierwsze gniazdko 100-watowe. Nie wiem, czy jest ostry obraz, ale ma 100 W i to się zgadza. Przełączmy go na gniazdko 20-watowe. I jak się uruchamiał? Uruchomiło się. 22 W, czyli sobie testuję. Maksymalnie 22 W. I teraz mamy tutaj już USB. Nie wiem, czy się uda tak go podpiąć. Kamerą pokazać, pewnie w ten sposób. Protokoły. I ostatnie gniazdko. To jest to. To jest to samo USB 3.0. A tu lampka wchodzi. Kolejny test związany z ładowaniem samochodu. Ładowanie samochodu oczywiście jest bez sensu takim urządzeniem, ale pokazuje nam, czy jakość energii elektrycznej jest na takim poziomie, że dość wymagająca ładowarka samochodowa to przyjmie. To rzadko się zdarza, żeby się udało zadziałać. Oczywiście zmniejszyłem moc ładowania. Zobaczcie, mamy zielony kolor. Ładuje się. Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj te parametry 5,5 ampera płynie do samochodu. Jeszcze tu wam pokażę. 1183 W. Tyle teraz pobieram. Mam 89%. Zostawię to na pół godziny. Niech się ładuje. Zobaczymy, czy wytrzyma system i da radę. No i cała energia weszła do samochodu. Mamy 0,0,0. Podłączyłem się do gniazdka samochodowego i zobaczcie, ładowanie teraz odbywa się z mocą 102 W. Taka moc jest do dyspozycji z tego gniazdka, ale jak wyłączę silnik, o, teraz wyłączyłem silnik, to ładowanie spadnie nam nie do zera, o, do 93 W. Napięcie spadło w sieci samochodowej, w samochodzie te 12 V z akumulatora teraz jest, no i jak widać mniejszą mocą ładuje, ale też odpowiednio wysoką.